Siemanko, taki trochę niezapowiedziany materiał i taki trochę spontaniczny, bo ostatnio gdzieś tam powrócił nasz ukochany Dexton Cratchfield. Musicie wiedzieć, że Dexton Cratchfield jest jednym z najpopularniejszych kanałów na YouTubie związanych z koszykówką z wynikiem ponad miliona. Już na moim kanale pojawił się kiedyś film o Dextonie, gdzie powiedziałem, że jest to oszustem, że jego filmy są fakekowe, no i niestety często opierają się na clickbaitach. Teraz zaczęła się drama na nowo, bo po powrocie do social mediów, po powrocie na YouTube'a, Dexton zaczyna robić oczywiście to samo, a potem znowu wywraca cały swój kanał do góry nogami. Dlaczego nagrywam w ogóle o nim i czemu jeszcze niepotrzebny robię jakiś tu mu rozgłos? Głównie dlatego, że parę osób jednak jest nieświadomych, przede wszystkim młodych osób i nie jest według mnie ten gość zdrowy dla środowiska, nie wiem jak to nazwać, dunkerów czy koszekówki, bo nie tak to powinno wyglądać. O co chodzi z tą dramą, która na nowo powstała? No, pojawiły się niedawno filmy, gdzie Dexton w swoich y, shortsach osądza oczywiście Billiego z Dankademics, że przez niego wyszedł praktycznie z social mediów, że on zniszczył mu życie, bo powiedział, że jest oszustem. Powiedział prawdę. Dexton jest oszuste, oszustem. I. Nie chodzi o to, że on nagrywa sobie jakieś śmieszne filmiki, że to jest element jego poczucia humoru. Słuchajcie, poczucie humoru, poczuciem humoru. Ale świat w dzisiejszych czasach działa w ten sposób, że niestety im bardziej kontrowersyjny i często właśnie fejkowy materiał, po prostu to się klika. Materiał przykładowo Dextona, gdzie mm, robi wsad, jak sam twierdził, sam twierdził z pełnym przekonaniem, z emocjami na ekranie. Wsadł na wysokości 12 stóp, który oczywiście był fejkowy, bo każda w miarę kumająca osoba grająca w kosza zobaczy, przepraszam, zobaczy, że to jest fake. Okej, okay, ale to się stało wiralem. Tak samo skoki nad autami, gdzie nie skakał nad autem, tylko skakał obok auta, a perspektywa robiła swoje. Tak samo um, jakieś tam skoki na pudła, nie pudła, gdzie on z pełnym przekonaniem oczywiście nazywał się y, najlepszym skoczkiem na świecie, że mógłby być najlepszym y, lekkoatletą na świecie. To wszystko się klikało i to poszło w świat jako wirale. Gdy wiral, gdy materiał stanie się wiralem, robi wielomilionowe Zasięgi. Naprawdę robi przepotężne zasięgi. Tak samo ja mógłbym na swoim kanale, słuchajcie, mógłbym na swoim kanale nagrać materiał albo wrzucić szorsa. 170 cm gość doskakuje do 380 cm. Wiecie, co by się zaczęło? Fala hejtu i również fala nowych, nieświadomych, młodych osób napływających na mój kanał powielający właśnie takie głupoty potem, że doskoczyłem na przykład do 380 cm, co byłoby oczywiście nieprawdą. I cały kanał Dextona na tym yy, bazuje. Czy Bounce Dunk, przecież tak samo Bounce Dunk, którego on się chwalił, że wykonał, stał się wiralem. Każdy serwis największy Whistle nie Whistle to powiela, powiel, yy, powielał w internecie. Stał się takim wiralem, że żaden dunker czy inny prawdziwy zawodowy sportowiec nie zrobi czegoś takiego. No i teraz wrócił, oczywiście w wielkim stylu. No i tak, zaczęło się od osądzania Billiego z Dunk Academics. Ok, czyli już patrząc sobie tutaj, I almost quit social media. 1 700 000 wyświetleń. Przy tych zasięgach, które ma, no niestety, łatwo zauważyć, że nic się u niego nie zmieniło nic się u niego nie zmieniło i dalej bazuje na kontrowersji. Czyli zawsze gdzieś no niestety albo porusza temat taki, gdzie robi z siebie niewiadomo kogo. No niestety tak nie jest. No i nie chodzi tutaj, że ja mam jakąś zazdrość i tak dalej, tylko przez takie oszukiwanie, takie niebezpośrednie oszukiwanie, takie gdzieś, że Niby mówi prawdę, yy, ale gdzieś tam małym druczkiem jednak yy, to był fake. No to nie jest w porządku i masa młodych osób, masa młodych koszykarzy ogląda Dextona i gdzieś potem mówi, że on jest najlepszym dunkerem, że on zrobił taki wsad, że on skoczył na to, że on przeskoczył to, że on osiągnął to. Niestety wielu rzeczy z tych nie zrobił. I na przykład Ostatnio jeden dzień temu, bo do tego wszystkiego zmierzam, nagrał teraz materiał, który się nazywa All My Videos are fake. Czyli wszystkie moje filmy są fejowe. I nagle przyznaje się do tego, że jego wideo są fejkowe. I tłumaczy się tym, że on chciał po prostu wywołać uśmiech na twarzach ludzi. Że. Nie miał niczego złego w zamiarze. No, niestety, ale to są takie głupie tłumaczenia po fakcie. Wszystko, co robił wcześniej, miało na celu jedno: Robienie przepotężnych zasięgów. Tylko jego przepotężne zasięgi są totalnie zbudowane na kłamstwie. I w środowisku, gdzieś tam, Dankerów i tak dalej. No, Dexton jest po prostu takim trolem, trolem YouTubeowym, trolem dunkingu i nie mówię tu, że on skacze źle, że on nie jest jakimś superatletą, że coś tam, że nie ma wpływu na koszykówkę, że wszystkie jego filmy są fejkowe, ale niestety, takie osoby jak Dexton mają reputację lepszą, są bardziej, nie wiem, podziwiani, szanowani niż prawdziwi sportowcy olimpijscy, prawdziwi yy, dunkerzy, którzy mają swoje osiągnięcia i naprawdę robią niesamowite rzeczy. I... tyle! O tak se chciałem tylko nagrać materiał o Dextonie, że jemu coś odpierdala ogólnie ostatnio i coś tam w głowie jest nie teges. Atakuje wszystkich, potem się tłumaczy, że jego filmy są yy, fakeowe. No i niestety miejcie na uwadze y, kogo oglądacie, bo ten gość jest, y, jest, jest po prostu y, nienormalny. No a niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że ten kto ma większe zasięgi, to od razu zapewne ma rację. No i widać to w komentarzach właśnie u Dexstona, gdzie wszyscy mówią nie przejmuj się hejterami, rób swoje, jesteś najlepszy. Masa kra. Także nie wolno na takim kłamstwie po prostu budować swojej, że tak powiem, marki. Na razie jutro kolejny film. Ocenimy sobie wsady albo albo chuj, może opowieści Dunkera. Zobaczymy. Na razie siema i dajcie znać naprawdę, ale tak szczerze, dajcie znać mi w komentarzu, czy wy serio wierzyliście w to, co DeXton robił, co nagrywał. I dalej robi. Może ktoś tutaj ogląda Dextona. Na razie. Siema.